Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i dzisiaj chcę przedstawić Ci 15 rzeczy, które robią cały czas biedni ludzie. Jeśli chcesz sprawdzić, czy któreś z tych rzeczy również są częścią Twojego życia, zapraszam do oglądnięcia tego filmu. Zaczynajmy więc! Ostatnio natrafiłem na tą dość ciekawą listę i zauważyłem, że jest w niej tak dużo prawdy, że muszę Wam ją po prostu przekazać. Dodatkowo troszkę ją zmodyfikowałem, dołożyłem swoje rzeczy i również własne interpretacje. Dlatego teraz chcę przedstawić Ci 15 rzeczy, właśnie 15 rzeczy, które są cechami ludzi biednych, które odróżniają biednych od bogatych. I o ile, to oczywiście muszę powiedzieć na początku każdego filmu, pieniądze szczęścia nie dają, tak? Pieniądze nie są wszystkim, pieniądze nie są całym naszym życiem. Istnieje mnóstwo innych rzeczy, które są ważne i nawet ważniejsze niż pieniądze. Natomiast są na pewno one istotnym czynnikiem naszego życia. No i ktoś, kto mówi, że pieniądze w życiu są niepotrzebne, jest albo ignorantem, albo zdecydował się żyć w ascezie gdzieś po prostu w środku lasu. I myślę, że nie będzie do końca przystawać po prostu do Twoich oczekiwań odnośnie Twojej przyszłości i Twojego życia. Więc zaczynajmy. Punkt pierwszy. Co robią ludzie biedni? Oglądają telewizję. Oglądają bardzo dużo telewizji. Średnio, w zależności od kraju, to jest po kilka godzin dziennie, średnio. Czyli wyobraź sobie, że część ludzi nie ogląda w ogóle, żeby ta średnia wyszła kilka godzin, to ktoś musi siedzieć i od rana do wieczora po prostu wlepiać swoje gały w ten telewizor. Patrzenie się cały czas na życie innych ludzi, oglądanie jakichś plotek, jakichś tańców z gwiazdami, oglądanie wiadomości cały czas, tego typu rzeczy jest tak naprawdę ucieczką przed Twoim własnym życiem, bo co z tego, że będziesz, jak to jest w South Parku często pokazywane na lekcjach pana Garrisona, że będziesz wiedzieć wszystko na temat życia jakichś celebrytów, będziesz wiedzieć wszystko na temat życia jakichś piłkarzy czy bogatych ludzi, będziesz znać doskonale sytuację polityczną w Polsce, jeśli to absolutnie nie będzie miało żadnego wpływu na Twoje życie i tak naprawdę Ty nie będziesz mieć żadnego wpływu na te rzeczy, które oglądasz. Więc jaki jest sens oglądać telewizję, skoro absolutnie nie ma tam żadnej interakcji pomiędzy Tobą, a właśnie tym pudłem? No, dawniej to było pudło takie prostokątne, teraz to już są bardziej płaskie te pudełka, telewizory. Natomiast dalej jest to po prostu oderwanie się od Twojej rzeczywistości. Jeśli Ty cały czas żyjesz w innym świecie zupełnie, w świecie właśnie gdzieś albo wymyślonym przez twórców różnych seriali, albo świecie, którym żyją po prostu jacyś celebryci czy gwiazdy, no to nie dziw się później, że Twoje życie jest tutaj zaniedbane również pod względem finansowym. Druga rzecz. Biedni ludzie jedzą fast food, jedzą właśnie kiepskiej jakości jedzenie, nie dbają zupełnie o swoje ciało, nie dbają zupełnie o to, co do niego wrzucają. Co więcej, nie mają nawet wiedzy na temat tego, jak powinno się odżywiać. Nie mają pojęcia zupełnie tego, że hamburger jak jest niezdrowy, nie mają pojęcia zupełnie, jak wlewają w siebie jakieś kolorowe, słodzone napoje z ogromną dawką chemii, to oni nie zdają sobie nawet sprawy zupełnie, jak to oddziaływuje na ich organizm. Trzecia rzecz. Ludzie biedni śpią dłużej, zwłaszcza w pierwszych kilkudziesięciu latach swojego życia. Śpią dłużej, ponieważ no, wolą na przykład rano się wysypiać, wolą zamiast zrobić coś ze swoim życiem, zamiast mieć czas dla siebie, zamiast poświęcić czas na treningi, na budowanie biznesu, na doskonalenie się, na czytanie książek, na budowanie swojej kariery, oni wolą się po prostu wyspać aż do momentu, kiedy już trzeba wstać. Więc to jest cecha, nad którą, jeśli ona dotyczy Ciebie, również musisz na pewno popracować. Rzecz czwarta. Ludzie biedni oglądają sport. Oglądają dużo sportu w telewizji i nie byłoby w tym nic złego, jak znowu właśnie w przypadku ogółem telewizji jest to życie życiem kogoś innego, bo zauważ, człowiek, który siedzi w domu przed telewizorem i ogląda sobie jakiś sport, on nie ma absolutnie żadnego w ogóle wpływu na to, co tam się dzieje. Jest tylko i wyłącznie widzem, jest tylko i wyłącznie telewidzem, który no, w jakiś sposób ogląda. Natomiast o ile ci widzowie, którzy są, nie widzowie, tylko nie wiem, jak to się nazywa, kibice, którzy są na meczu, na stadionie, oni w jakiś sposób mogą dopingować swoją drużynę. Ta drużyna słyszy ich głos podczas gdzieś wśród tego tłumu. O tyle osoba, która siedzi przed telewizorem, nie ma żadnego wpływu na mecz. I o ile nie jesteś tutaj na przykład albo właścicielem jakiejś drużyny piłkarskiej, o ile nie jesteś piłkarzem, to oglądanie meczu nie będzie miało żadnego wpływu na Twoje życie. Jest tylko marnowaniem znowu Twojego życia, odrywaniem się od rzeczywistości, traceniem kontaktu z tą rzeczywistością, no i przez to sprawia, że osiągasz mniejsze sukcesy. Piąteczka. Ludzie biedni nie dbają o swoją higienę.
Tak, tak. Według badań naukowych wynika z tego, że ludzie, którzy mają mało pieniędzy, ludzie, którzy gdzieś plasują się po prostu w tej klasie niższej w społeczeństwie, oni rzadziej się myją, rzadziej dbają o swoją higienę swojego ciała. No i przez to też odbija się to często na relacjach z innymi ludźmi. No bo jeśli człowiek ma nieświeży zapach, ma przetłuszczone włosy, nie wygląda jakoś za dobrze, no to inni ludzie nie chcą z nim przebywać. I to dotyczy wtedy będzie i kontrahentów, przyjaciół, ludzi, z którymi potencjalnie można by zarobić jakieś pieniądze, razem zrobić jakiś biznes. Oni nie chcą po prostu przebywać w towarzystwie tego typu osoby. Kolejna rzecz, punkt szósty. Ludzie biedni obwiniają innych za swoje porażki. Obwiniają innych za swoje porażki. Ja to często tłumaczę na różnego rodzaju webinarach, że właśnie ci ludzie biedni, oni często szukają kozła ofiarnego, szukają tego, że nie udało mi się w życiu na przykład, bo jest to wina moich rodziców, którzy nie zapewnili mi odpowiedniej edukacji albo nie dali mi pieniędzy na start. Nie udało mi się w życiu, bo jest to wina polityków. Polityków, którzy cały czas podejmują złe ustawy, męczą nas podatkami i tak dalej. Nie udało mi się w życiu, bo to jest wina tego, tamtego, ten mnie oszukał, tamten oszukał. Szukają wszędzie tak naprawdę winy, oprócz tej osoby, która tak naprawdę jest odpowiedzialna za ich życie. Czyli oprócz tej osoby właśnie tutaj, czyli nie w sensie Krzysztofa Króla, tylko samego czy samej siebie. Nie potrafią zdać sobie sprawy z tego, że są dorosłymi ludźmi, że skończyło już się to, że można było zwalać wszystko na rodziców, jak człowiek był mały, że coś się ma, czegoś się nie ma. Skończyło się to i teraz człowiek odpowiada sam za siebie. Oni tego nie potrafią zrozumieć, całe życie będą winiać innych ludzi za swoje niepowodzenia. Punkt siódmy. Ludzie biedni nie mają oszczędności. No tego można było się punktu domyśleć, natomiast jest to błędne koło. Ludzie biedni nie mają oszczędności i poprzez to, że nie mają oszczędności, to są biedni. Niestety jest tak, albo stety, że oszczędzanie pieniędzy i budowanie jakiegokolwiek bogactwa jest nawykiem. Jest nawykiem takim jak poranne mycie zębów, takim jak to, że prowadzisz samochód w jakimś stylu, to, że na przykład wstajesz po tej stronie łóżka, że chodzisz spać właśnie na tą stronę łóżka, że przewracasz się w ten, a nie inny sposób na drugi bok. Więc tak samo jest również z nawykiem oszczędzania pieniędzy i ludzie biedni nie wyrobili w sobie nigdy tego nawyku. Wiele osób udowadnia i te osoby nawet, które są w wyzwaniu 90 dni u nas, gdzie zachęcam Cię gorąco, żebyś teraz już wszedł sobie, czy weszła na stronę wyzwanie90dni.pl i jeśli od razu się tam zarejestrujesz, to dostaniesz 3 dni programu zupełnie za darmo. Więc jeśli chcesz przetestować ten program, sprawdzić jak to wygląda, ten system, który my stworzyliśmy, zachęcam Cię gorąco, wejdź od razu na wyzwanie90dni.pl i zobacz to. No i właśnie, my uczymy wiele osób tam, które już prowadziły to w swoje życie i widzą efekty. Ponieważ nawyk oszczędzania, to o tym tłumaczę w innych filmach u nas na kanale, natomiast nawyk oszczędzania daje Ci to, że po pierwsze, jeśli zaczynasz oszczędzać pieniądze, zaczynasz gromadzić swój majątek życiowy, to sprawia to, że po prostu więcej będziesz odkładać. Jeśli coś już masz, to dużo łatwiej do tego dorobić, niż cały czas zaczynać od zera, niż cały czas po prostu mieć pusto na koncie. Więc to jest czynnik psychologiczny, który wpływa na to. Oczywiście poza tym czynnikiem właśnie nawyku, który sprawi, że po prostu później automatycznie, niejako do końca swojego życia będziesz te pieniądze oszczędzać. Natomiast sprawi to również, że po prostu pieniądze przyciągają pieniądze, jeśli chodzi o nasze do nich podejście. Jeśli masz na koncie na przykład 10 tysięcy złotych, to dużo chętniej będziesz tam odkładać kolejną stówkę, 5 stówek czy 1000 złotych, niż jeśli byłoby tam całkowicie pusto i po prostu trzeba by wszystko budować od zera. No i oczywiście oszczędności sprawiają, że później w życiu jesteś w stanie uzyskać pewne bezpieczeństwo finansowe na początku, a może i wolność finansową. Bezpieczeństwo finansowe sprawi, że będziesz po prostu człowiekiem, który na przykład może rzucić pracę, której nienawidzi i nie musi się obawiać, że za co przeżyje następny miesiąc, bo ma swoje pieniądze, ma oszczędności i jest człowiekiem wolnym. Człowiek, który ma jedynie kredyty i nie ma w ogóle płynności finansowej, nie ma w ogóle gotówki, no to jest człowiek, który jest skazany na daną pracę. On nie może sobie pozwolić, nawet jak jest chory i szef nie da mu urlopu, nie jest w stanie z tej pracy zrezygnować, ponieważ no przyjdzie komornik, zlicytuje go, jeśli ma jakieś kredyty, zabierze mu mieszkanie. Jeszcze inne rzeczy się zdarzą, więc taki człowiek traci wolność. No i właśnie ludzie biedni tej wolności nie posiadają. Kolejna rzecz. Ósemka.
ludzie biedni używają cały czas kart kredytowych, biorą różne chwilówki. Ja jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś, jakiś z moich znajomych, który ma pieniądze, kiedykolwiek w ogóle zainteresował się jakąkolwiek chwilówką. Nie słyszałem nigdy, żeby ktokolwiek w ogóle patrzył na to jakimś... To jest tak naprawdę, no tak jak Lombard nigdy nie był instytucją dla ludzi bogatych, tak i teraz różne chwilówki, różne kredyty konsumpcyjne są tylko i wyłącznie przeznaczone właśnie dla ludzi biednych. Karty kredytowe, chyba że używasz ich w internecie, ale to też trzeba mieć odpowiednie sposoby, mówimy o tym. Wyzwaniu 90 dni właśnie w całej części odnośnie finansów. Uczymy Was po kolei inteligencji finansowej i wszystkich rzeczy, które są potrzebne, żeby po prostu przez to życie przejść z dobrymi, świadomymi i przede wszystkim roztropnymi wyborami finansowymi i pieniężnymi. Natomiast ludzie właśnie, którzy biorą karty kredytowe, którzy biorą kredyt na różne rzeczy konsumpcyjne, żeby kupić sobie telewizor, żeby kupić sobie samochód, żeby kupić sobie jedzenie, żeby kupić sobie wycieczkę jakąś zagraniczną, to są ludzie, którzy nigdy nie będą bogaci, bo oni przez cały czas wpadają właśnie w spirale takich mikrodługów. Tu pożyczą 2000, tu 10, tu 5, aż z tego nazbiera się kilkadziesiąt tysięcy i wtedy, patrząc na ich życie i ich zarobki, nie są w stanie się z tego wyplątać, bo zarabiając jakąś minimalną czy średnią krajową, ci ludzie nie są w stanie spłacić tego kredytu. To ich przytłoczy, będą przez 10-15 lat później z tym walczyć, a odsetki będą rosły, czyli dług cały czas będzie się zwiększał. Bez odpowiedniej inteligencji finansowej, no niestety nie masz opcji takiej, żeby stać się bogatym człowiekiem. Kolejna rzecz, dziewiąta. Ludzie biedni nie dbają o swoją kondycję. Ludzie biedni nie dbają o swoją kondycję, o swoje ciało. Nie rozumieją zupełnie tego, że tu, właśnie w tym ciele kryje się tak naprawdę cały ich potencjał, tutaj kryje się tak naprawdę ich możliwość właśnie do zarabiania pieniędzy, kryje się tutaj ich możliwość do tego, żeby sprawić, że będą mieć piękne życie, że im lepiej będą dbać o swoje ciało, tym lepiej ono będzie funkcjonować, będziesz mieć większą kreatywność, większą efektywność w działaniu, dzięki temu będziesz mógł w krótszym czasie zarabiać większą ilość pieniędzy, będziesz wpadać na lepsze pomysły. Oczywiście, jeśli właśnie dbasz o swoją kondycję, o swoje ciało, jeśli tego nie robisz, no to możesz być skazany na to właśnie, że ciągle coś Cię będzie bolało, ciągle będziesz źle się czuć, no a to się przełoży również na Twoje decyzje życiowe, chęć do życia, efektywność w życiu, chęć do działania, energię do działania, no i później w efekcie na pieniądze, które w swoim życiu masz. Punkt dziesiąty. Ludzie biedni wydają pieniądze, zanim je zarobią. Wydają pieniądze, zanim je zarobią. Oni mają myślenie tego typu, że nie potrafią dostrzec zupełnie zależności pomiędzy wartością a pieniądzem, pomiędzy wartością, którą generują na przykład dla swojego pracodawcy, czy w swojej firmie, ale tutaj raczej ludzie biedni firm nie zakładają. Nie potrafią dostrzec tej zależności, że jeśli on teraz na przykład kupi sobie telewizor na raty, i zamiast ten telewizor kosztować go na przykład 5000 zł, to będzie kosztował go 7, bo weźmie jakąś niekorzystną pożyczkę, to pomiędzy tym, że będzie mógł zarabiać, znaczy będzie mógł oglądać sobie ten telewizor, czyli znowu odrywać się od rzeczywistości przez kilka miesięcy czy kilka lat wcześniej, to zapłaci więcej za ten telewizor pieniędzy niż normalnie. Inna rzecz jest zupełnie taka, że on nie potrafi dostrzec tego, że i tak musi to spłacić, że te długi nie znikną, one się gdzieś nie schowają. I pomimo tego, że bank przyjdzie i powie, masz tutaj kartę kredytową, nie musisz nam spłacać nic przez pierwsze 3 miesiące, czyli żeby właśnie uśpić czujność, że on nie będzie musiał za wiele płacić, ale później okaże się niestety to, że no, długi wrócą i będą pukać do drzwi, i będą nękać tego człowieka i uczynią z niego niewolnika. To jest właśnie cecha ludzi biednych, że przeważnie oni wydają pieniądze, których nie mają, pożyczają te pieniądze, uczą się, są psuci przez swoich znajomych i rodzinę. To jest ważna też rzecz, jeśli Ty nawet nie jesteś biednym człowiekiem właśnie tutaj, nie przystajesz do tej listy, ale masz swoich znajomych, to nie pożyczaj im pieniędzy. Oni, jeśli będziesz pożyczać, jeśli będziesz im ratować tyłek, w momentach, kiedy zawalili właśnie coś finansowego, to oni się nigdy nie nauczą. Nigdy się nie nauczą, bo skoro nie nauczyli się tego od setek filmów, które o tym są, od słuchania ludzi mądrych, to nie nauczą się tego również z innego znanego źródła. Jeśli Ty będziesz cały czas im udowadniać w życiu, że niezależnie od tego, jak zawalą, ile długów w sumie nie narobią, to zawsze ktoś jest w stanie im pożyczyć jeszcze więcej pieniędzy, to tak naprawdę po prostu psujesz im życie i psujesz im jakąkolwiek możliwość tego, żeby się kiedyś odbić ze swojej właśnie mizernej sytuacji. Więc to jest kolejna rzecz. Rzecz jedenasta, no właśnie, odnośnie Twoich znajomych, odnośnie tego, jakimi ludźmi się otaczasz w życiu. Ludzie biedni mają biednych znajomych. I ja jeszcze raz powtarzam,
nie uważam, że pieniądze są w ogóle, że pieniądze gwarantują szczęście. Znam bardzo dużo osób, które żyją bardzo skromnie, a są szczęśliwsze niż ktokolwiek bogaty, kogo znam. Również nie mam tutaj absolutnie żadnych negatywnych skojarzeń odnośnie ludzi biednych. Po prostu podaję Ci różne wyniki badań, które świadczą o tym właśnie, co różni ludzi bogatych od ludzi biednych. Jeśli chcesz być człowiekiem biednym, no to możesz korzystać i całą tą listę zastosować w swoim życiu. Jeśli chcesz być człowiekiem bogatym, no to warto by unikać tych wszystkich punktów, no bo one po prostu tak jest w rzeczywistości, o tym świadczą. No i teraz popatrzcie, ludzie, którzy właśnie mają biednych znajomych, według zasady, którą ja zawsze powtarzam, że twoje życie będzie sumą, będzie średnią z żyć pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu w swoim życiu. Jeśli ty masz biednych znajomych, przejmujesz również ich nawyki. Spędzasz z nimi czas, przejmujesz ich sposób myślenia, ich pytasz się o zdanie, kiedy wpadną Ci do głowy jakieś pomysły, kiedy masz do podjęcia jakiekolwiek decyzje, no i oni, jako biedni ludzie, będą kierować się tymi biednymi zasadami. Czyli będą znowu tutaj powielać ten Wasz schemat, powielać Wasze nawyki, które doprowadziły Was po prostu do trudnej sytuacji finansowej. Jeśli nie będziesz mieć osób, które są bogate, które osiągnęły sukces w swoim życiu, gdzieś dookoła siebie, to nie muszą być sami tacy ludzie. Możesz osiągnąć pewną równowagę, nie? Nie chodzi o to też, żeby od razu wszystkich ludzi skreślać i nie spędzać z nimi czasu, ale chodzi o to, żeby zachować pewną równowagę, żebyś odnośnie ludzi, z którymi spędzasz czas, rozmawiasz, pytasz się ich o zdanie, miał też osoby, które są w stanie naprowadzić Cię na tą właściwą ścieżkę. Miał osoby, które będą w stanie Cię wesprzeć, kiedy zechcesz się uwolnić po prostu z tego biednego myślenia. Więc musisz pamiętać właśnie o tym, żeby wśród swoich znajomych albo ludzi, których słuchasz, ludzi, z którymi spędzasz jakiś czas, których książki czytasz, były osoby, które właśnie już ten sukces w życiu osiągnęły i które będą w stanie Ci po prostu dobrze doradzić, bo biedny człowiek nie jest w stanie Ci doradzić. Ja to zawsze powtarzam, że ktoś mi przychodzi i mówi, na przykład dziewczyna ostatnio na konsultacjach, mówi mi, że chciałaby bardzo założyć firmę, no, chciałaby bardzo rozkręcić swoją firmę, ale wszyscy znajomi dookoła zupełnie jej mówią, że to nie ma sensu, że to jest zły pomysł, że nie powinna tego robić. A ja zadałem jedno pytanie, czy ktokolwiek z tych znajomych, z którymi rozmawiałaś, ma swoją firmę? A ona powiedziała, no w sumie to nie. A ja powiedziałem jedną rzecz, to przestań ich pytać odnośnie tworzenia jakiegokolwiek biznesu. Jak można pytać ludzi, którzy nie mają biznesu, jak robić biznes i czy ten biznes akurat jest dobry? Nie ma to zupełnie żadnego sensu logicznego, nie ma to absolutnie żadnego sensu. To jest tak, jak pytać człowieka, który urodził się na przykład bez nóg, w jaki sposób powinienem kopać piłkę, jeśli gram w piłkę nożną? No bez sensu jest to zupełnie. Jak pytać człowieka, który nigdy nie był w Rosji, czegokolwiek na temat właśnie życia w Rosji, czy jeszcze innych rzeczy? Trzeba pytać ludzi, którzy mają w danym obszarze doświadczenie. I jeśli Ty chcesz się kierować po prostu zdaniem swoich znajomych, którzy coś tam oglądali w telewizji, coś tam przeczytali w internecie, to na pewno nie będą to wartościowe źródła informacji i na pewno nie pozwolą Ci podjąć korzystnych dla Ciebie decyzji. Kolejna rzecz, punkt 12. Ludzie biedni nigdy nie kończą zadań, które rozpoczęli. Mają tendencję i nawyk do tego, żeby na przykład coś zacząć i odłożyć do szuflady, coś zacząć i nigdy nie skończyć, rezygnować z pewnych rzeczy, rezygnować z pewnych deklaracji, które podjęli, rezygnować z pewnych projektów i pomysłów, które rodzą się w ich głowie, tylko i wyłącznie z powodu albo swojego lenistwa, albo strachu właśnie przed tym, że może się nie udać, albo że może się udać i wtedy nie będą wiedzieć, co zrobić ze swoim własnym sukcesem. Więc o tym pamiętaj, że ludzie właśnie biedni cechują się tym, że nie kończą pewnych zadań. Jeśli Ty masz taką cechę, to jak najszybciej musisz sobie z nią poradzić. Musisz być człowiekiem, który po prostu dokańcza rzeczy. Tutaj przeszkadza bardzo mocno perfekcjonizm, z którym bardzo wiele osób, które trafiają właśnie do wyzwania 90 dni, ma problem, nawet nie dostrzegając wcześniej tego problemu. Po prostu polegający właśnie na tym, że coś robią i są już bardzo dobrzy w czymś, ale uważają, że musi być idealnie i tak naprawdę nigdy projektu nie kończą, zarzucają go, bo zawsze uważają, że są niewystarczająco dobrzy. W ten sposób nie da się iść przez życie, człowiek nie wykorzysta 10% swojego potencjału, jeśli będzie się właśnie blokował tym, że wszystko musi być idealnie na jakimś poziomie, którego nawet nie są w stanie nigdy osiągnąć, będąc człowiekiem. Punkt 13. Ludzie biedni uważają, że to inni powinni ich wynieść na szczyt. Ludzie biedni uważają, że to inni powinni odpowiadać za ich sukces. Oni uważają, że wystarczy poczekać, a w końcu ktoś się zdarzy, kto ich pociągnie na ten szczyt, kto im pomoże w życiu. Naoglądali się za dużo prawdopodobnie jakichś filmów w telewizji, gdzie właśnie zdarza się jakiś super, tak jak w filmie, co to był za film, z Jimem Carreyem, The Almighty,
po polsku nie pamiętam jak się nazywał, Bruce Wszechmogący, właśnie. I że pojawi się nagle Bóg sam w ogóle i sprawi, że będą mieć fantastyczne życie i dostaną supermocy. No niestety w rzeczywistym świecie tak się nie zdarza. W rzeczywistym świecie, jeśli ty chcesz osiągnąć sukces, musisz liczyć tylko i wyłącznie na siebie. Musisz liczyć tylko i wyłącznie na siebie, nawet jak masz przyjaciół, nawet jak masz rodzinę, którzy są w stanie ci tutaj pomóc, to summa summarum, pod koniec dnia musisz mieć tego pewność i musisz zdawać sobie z tego sprawę, że to ty jesteś osobą, która odpowiada za twoje życie. Więc człowiek biedny nie zda sobie nigdy z tego świadomości. On będzie czekał na to, że inni ludzie pomogą mu zrobić. On będzie czekał na to na przykład, że wspaniała dziewczyna sama do niego podejdzie i zostanie jego żoną i poprosi go jeszcze, żeby za nią wyszedł. Wziął jej rękę. Dobra, nieważne, nie będę tutaj tego rozkminiał. Natomiast oni czekają na przykład na to, że ktoś ich zatrudni, że sam przyjdzie pracodawca do nich i się zgłosi, że sam ktoś przyjdzie i zaproponuje im biznes, a jeśli już nawet mają jakiś pomysł na biznes, to chcą go komuś odsprzedać. Wiele osób do mnie się zgłasza na Facebooku, piszą mi: Krzysiek, ja mam wspaniały pomysł na biznes i umówmy się tak, ja ci dam mój pomysł, ty go zrealizujesz, ty go wprowadzisz i sfinansujesz i dzielimy się pieniędzmi później 50 na 50. Ci ludzie zupełnie nie rozumieją, jak biznes funkcjonuje, że pomysł w ogóle nie jest nic wart, nic, zero. Absolutne zero jest wart pomysł. Liczy się 100%, to jest realizacja. Kiedyś mówiłem, że 1% to jest pomysł, ale patrząc teraz na działanie ludzi naokoło i na to, jak się biznesy różne tworzą, pomysł to jest tak naprawdę zero. Liczy się realizacja, można czasem mieć absolutnie nieoryginalny pomysł, powiedzieć, co ktoś inny zrobił, ale zrobić to po prostu troszkę lepiej i osiągnąć gigantyczny sukces. Więc pomysł to jest nic. Nie licz na to, że twój pomysł sam zarobi dla ciebie pieniądze. To wprowadzenie go to jest właśnie cały sukces, to jest cała robota, więc nie licz na to, że ktoś będzie ciągnął cię na szczyt. Zdaj sobie sprawę z tego, że jesteś jedyną osobą tutaj odpowiedzialną, która musi to zrobić. Kolejna rzecz, 14, no i bardzo ważna. Ludzie biedni nie czytają książek. Nie czytają książek i ewentualnie jedyne co czytają to kolorowe pisemka jakieś. Czy to osoba może czytać motoryzacyjne na temat sportu, pani może czytać jakieś właśnie pani domu i inne plotkarskie pisma z jakimiś tam losowymi informacjami na każdy temat. No i przez to właśnie, że nie dostarczają dobrej jakości informacji do swojej głowy, że nie dostarczają odpowiednich danych, odpowiedniej jakości, to ich umysł nie jest w stanie zbudować z jakichś plotek, z jakichś informacji o piłkarzach, z informacji o politykach, nie jest w stanie zbudować kreatywnego pomysłu na życie. Żeby zbudować kreatywny pomysł na życie, to trzeba mieć pewne dane, trzeba mieć pewną bazę, z której później można jak z klocków Lego poskładać po prostu swoje życie. Jeśli ty cały czas oglądasz jakichś celebrytów, którym jedyne co zrobili, to na przykład przespali się na antenie po prostu telewizji z kimś, w jakimś reality show i to był cały ich sukces życiowy i tak stali się sławni i trafili na właśnie kolorowe pisemka, to w jaki sposób ty chcesz zbudować swoje życie oparte właśnie o tego typu informacje? To jest punkt 14, natomiast 15 punkt. Ludzie biedni wierzą w to, co mówią o nich inni. Kierują się zdaniem innych ludzi, nie potrafią sami w sobie wyrobić właśnie swojego wizerunku, nie potrafią sami zbudować własnej samooceny, pewności siebie, tylko cały czas słuchają tego, co mówią o nich inni. Brak im pewności siebie, dlatego tą pewność siebie budujemy właśnie w wyzwaniu 90 dni. Natomiast ludzie biedni właśnie będą się cały czas kierować opinią innych, będą się cały czas kierować tym, że ktoś im coś powie i będą się kierować, czy ja wyglądam dobrze w tym, czy ja wyglądam dobrze w tamtym, czy ja już jestem atrakcyjny, czy atrakcyjna, czy nie, czy jestem w stanie coś zrobić, czy nie jestem w stanie, czy do czegoś się nadaje, czy się nie nadaje. Zamiast sprawdzić samodzielnie i wyrobić sobie własne swoje zdanie na podstawie jakichś konkretnych przesłanek, słuchają po prostu opinii innych ludzi. A jako, że w dzisiejszym świecie mamy mnóstwo hejterów, mnóstwo ludzi nieżyczliwych, mnóstwo ludzi sfrustrowanych swoim własnym życiem i właśnie byciem biednym, byciem człowiekiem, któremu się nie udało w życiu, który zamiast cokolwiek zrobić z tym, to wylewa po prostu swoje żale w internecie w stronę innych ludzi. No, słuchając właśnie takich ludzi, no niestety nie zajdziesz nigdzie. Więc mam nadzieję, że tych 15 punktów da ci do myślenia. Mam nadzieję, że sprawdzisz sobie, jak tych 15 punktów właśnie odnosi się do twojego życia i ciekawi mnie, ile z nich dalej jest częścią twojego życia. Napisz tutaj w komentarzu, które punkty właśnie z tych 15 są częścią twojego życia dalej i nad którymi decydujesz się pracować. Możemy podyskutować na ten temat, więc napisz tutaj komentarz. No a ja zachęcam cię jeszcze raz, wejdź sobie na wyzwanie90dni.pl. Tam przerób 3 dni wyzwania, już zobaczysz, co to zmieni w twoim życiu. Na pewno dzień drugi, w którym właśnie będziesz w stanie odkryć to, co jest twoim celem i swoje marzenia, będzie dla ciebie bardzo wartościowy. Więc ja się na dzisiaj z tobą żegnam. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powiedzieć: trzymaj się i miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć! Ja jestem...